Za dużo nie wyciągniecie za. Chciałam to pierwsze pytanie. Jestem Tomasz, a dokładnie ojciec Tomasz Jarosz. No, urodziłem się już nie tak dawno, bo lata 80. tak na początku. Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim, ziemia lubuska. I wychowałem się w Drezdenku, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Mam Pan Bóg obdarzył mnie dwiema starszymi siostrami. Agnieszka i Małgorzata. No rodzinie, no cóż, pochodzę z pięknej, tradycyjnej polskiej rodziny. Mama, tata, synek, tradycyjnie pies, no i te mówię, te dwie siostry jeszcze, które mam. Także jako najmłodszy z rodzeństwa. Co więcej? No było fajnie. No to były dawne czasy. Myślę, że zaczęło się od tego, że znalazłem się w odpowiednim towarzystwie w mojej parafii, którą oczywiście nie prowadzą oblaci, ale za to dobra atmosfera, dobre relacje z duszpasterzami, no i też dobre towarzystwo jakoś mnie tak wprowadziło w to, żeby zacząć myśleć troszkę o kapłaństwie. Więc pierwsze myśli pojawiły się już przed liceum, a później to była tylko czysta formalność. Maturka, nowicjat, seminarium. No i dziś już mija 10 rok od święta. Nie zawsze, ale często o tym myślałem. Na początku bardziej myślałem o służbach mundurowych. Ale jak widać, z tego nie wyszło. A to ciekawe pytanie, ponieważ pochodzę z normalnej, tradycyjnej parafii, ale oblaczyć dlatego, że zawsze pociągały mnie misje. Nigdy nie chciałem pracować w Polsce, ale zawsze chciałem wyjechać gdzieś, gdzie rzeczywiście jest potrzeba kapłanów, gdzie jest ich mało, ale też, żeby ta praca była taka wyjątkowa, bardziej pasjonująca, a nawet wymagająca, jeśli chodzi nawet o czy długie podróże, czy jakieś niewygodne sytuacje. Dlatego też wybrałem oblatów, ponieważ zgromadzenie przede wszystkim charyzmacie ma misję. Więc teraz zadam ojcu kilka szybkich pytań, aby poznać ojca jeszcze lepiej. Ulubione jedzenie? Ulubione jedzenie tradycyjne, schabowy z kartofelkami. Czego ojciec się najbardziej boi? Strasznie nie lubię pająków, bo to są cisi mordercy. To jest ojca bohaterem? Bohaterem? W sumie może nie mam takiego bohatera, ale kimś, kto mnie zainspirował, zwłaszcza jeśli chodzi o życie kapłańskie, misyjne, to był ojciec Ludwik Rodarczyk, czyli męczennik na Wołyniu. Wymarzone wakacje? Wymarzone wakacje? Może kiedyś Japonia. Ulubiony batonik albo deser? No na pewno lody i to bez umiaru. Kraj, który ojciec by chciał zwiedzić? No to już wspomniałem, wakacje, być może Japonia, ale czas pokaże. Hobby? Moje hobby? Jak byłem kilkadziesiąt kilo młodszy, to bardzo lubiłem chodzić po górach, więc to mi do dzisiaj zostało. Choć okazji do tego jest dużo mniej. Ulubiona piosenka? Ulubiona piosenka? Nie mam szczególnie ulubionej piosenki, ale bardzo lubię słuchać czasami Katie Melua. I coś mocniejszego, jak na przykład
Metallica. Co ojca najbardziej irytuje? Za dużo by mówić. Następne pytanie. Ulubiona książka? No oczywiście poza Pismem Świętym to na pewno taki autor jak Ted Dekker i jego pozycję polecam do poczytania. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? No trochę tego by się uzbierało, ale bardzo lubię te wspomnienia, kiedy człowiek wybierał się na ryby, nad rzeczkę, nad jezioro, także ze znajomymi. To były dobre czasy, jest to wspominać. Ulubiony święty? Ulubiony święty to będzie święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Zabawna sytuacja z życia kapłańskiego? Nie pamiętam takich bardzo zabawnych sytuacji, na pewno było kilka ciekawych, ale te, które zapamiętałem, to najbardziej były trochę niebezpieczne sytuacje, oczywiście misyjne. Co ojciec lubi robić? No i to jest kurde trudne pytanie. Co ojciec nie lubi robić? Czego nie lubię robić? Nie lubię się nudzić zbyt długo. Co by ojciec zrobił, jakby wygrał $1 000 000? Na pewno bym sobie kupił dobry motorek. Ulubiony sport? Lubiłem grywać kiedyś w siatkówkę. Dzisiaj niestety tylko mogę popatrzeć w telewizji. Siatka, piłka. Gdzie ojciec widzi siebie za 5 lat? Gdziekolwiek pan mnie pośle. Co ojciec lubi najbardziej o Kanadzie? W Kanadzie lubię najbardziej to, że są duże przestrzenie i dużo przyrody. A najlepiej to góry skaliste. Kim ojciec chciał być, gdy dorastał? No, gdy dorastałem, tak jak mówiłem, chciałem być kapłanem, chociaż plany na życie były różne. Najdziwniejsze jedzenie, które ojciec kiedyś próbował? Dziwne może nie było, ale te, które najbardziej zapamiętałem, to są tamales, czyli taka papka z mąki kukurydzianej zawinięta w liście od bananowca. I to było takie dosyć ciekawe, ponieważ najdłużej później wspominałem to jedzenie. Ukryty talent. Ukryty talent ciągle czeka na odkrycie. Ulubiony fragment z Pisma Świętego? Wiele ich jest, ale myślę, że słowa Pana Jezusa, który mówi na apostołów: idźcie i odpoczniecie.